Krzysztof Pasierbiewicz. Politycy i blogerzy. Ruch blogerski to wciąż u nas bagatelizowana wielka siła. Nie pamiętam już, gdzie przeczytałem, że w trakcie kampanii prezydenckiej amerykańscy blogerzy mieli bardzo istotny wpływ na wybór Baracka Obamy. Ja osobiście sens blogowania upatruję głównie w tym, że blogerzy oraz ich komentatorzy mogą bezpośrednio wymieniać między sobą poglądy i opinie niejako poza mediami, a także niezależnie od opinii polityków. Ale jednocześnie uważam, że polityka i blogosfera mogą tworzyć ze sobą bardzo pożyteczną symbiozę bowiem bloger jest w sytuacji bardziej komfortowej niż polityk, gdyż może głośno myśleć. Powiem więcej, w przeciwieństwie do polityka, rutynowany bloger, celem wysądowania rzeczywistych nastrojów i opinii, może sobie pozwolić na eksperyment prowokowania komentatorów. Jest to ważne, gdyż tacy sprowokowani, oczywiście w cudzysłowie, komentatorzy odkrywają swoje prawdziwe oblicze. Moim zdaniem to, co jest komentowane w blogosferze, powinno być przedmiotem wnikliwej analizy polityków. Oczywiście analizy odpowiednio selektywnej. Uważam bowiem, że doświadczona partia polityczna powinna skłaniać swoich działaczy do uważnego studiowania nie tylko blogerskich notek, lecz także, a może nawet bardziej, komentarzy takich sprowokowanych przez blogera internautów, bo według mnie są one kopalnią przebogatej wiedzy socjologicznej na temat rzeczywistych opinii, nastrojów i sympatii określonych grup społecznych. Dlatego moim zdaniem niektóre komentarze dodawane do notek mówią często więcej niż same notki. Według mnie, dobry bloger to taki, który od czasu do czasu z premedytacją potrafi pobudzić internautów do spontanicznych i emocjonalnych wypowiedzi, gdyż takie właśnie komentarze pokazują, jak jest naprawdę. Więcej, doświadczony bloger to taki, który prowokuje nie tylko komentatorów opcji, którą zwalcza, ale także komentatorów sympatyzujących z partią, którą faworyzuje. To jest właśnie ten komfort blogera, na który nie mogą sobie pozwolić politycy. Mówiąc jaśniej, w przeciwieństwie do polityka, bloger może skrytykować partię, której sprzyja, pod warunkiem, że jest to krytyka konstruktywna. Więcej, bloger sprzyjający określonej partii może wywoływać niezręczne i niepopularne tematy, których poruszać politykowi nie wypada. Pójdę jeszcze dalej i powiem, że w przeciwieństwie do polityka, prowokujący bloger może, nie narażając na uszczerbek partii, za którą się opowiada, jak to się mówi, wziąć na klatę huraganowe i często niewybredne ataki jej zwolenników, łącznie z posądzeniem o zdradę i prowokatorstwo przez mniej wyrobionych internautów. Natomiast takie właśnie emocjonalne wypowiedzi sprowokowanych przez blogera komentatorów doświadczonemu politykowi mogą powiedzieć wiele na temat, Rzeczywistych nastrojów elektoratu i związanych z tym ewentualnych zagrożeń. Oczywiście, pod warunkiem, że ten materiał odpowiednio wyselekcjonuje i przeanalizuje, wyciągając stosowne wnioski. Na tym moim zdaniem polega współpraca dobrego blogera z doświadczonymi politykami partii, z którą się solidaryzuje. Powiem jeszcze więcej: bloger, który tylko kadzi, lukruje i bezkrytycznie wychwala partię, z którą sympatyzuje, wcale tej partii nie pomaga, gdyż mówienie do przekonanych tego, co oni chcą usłyszeć, nic konstruktywnego nie wnosi do sprawy, a często usypia polityczną czujność. Z pewnością zauważyliście państwo, że po obu stronach polskiej sceny politycznej działają blogerzy grupujący na swoich blogach komentatorów, których ja nazywam wiecznie rozgadanym towarzystwem wzajemnego zachwytu nad samymi sobą. Takie blogi, moim zdaniem, choć bardzo popularne, są de facto kompletnie jałowe i bezproduktywne, gdyż jedynym co produkują, jest bita piana. Dlatego uważam, że nie wszystkie popularne blogi o charakterze politycznym są dobre, a także, że nie wszyscy dobrzy blogerzy muszą być lubiani przez wszystkich komentatorów partii, które popierają. To co napisałem może się początkowo wydać nadmiernie zawiłe, ale myślę, że warto się nad tym chwilę zastanowić. Krzysztof Pasierbiewicz, nauczyciel akademicki dla niepoprawnego radia.pl, czytał gadający grzyb.